sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Po dwóch porażkach w Gdyni Anvil Włocławek stanął pod ścianą, nie mając już miejsca na błędy w tej serii. Jednocześnie jednak przed wtorkowym spotkaniem koszykarze wiedzieli, że będą mieli za sobą białą ścianę. Ścianę blisko 4000 kibiców, którzy nie przestali wierzyć w odmianę losu w półfinałowej konfrontacji. Walerij Lichot jej trafił za trzy w pierwszej akcji spotkania, ale goście odpowiedzieli także z zaułku, błyskawicznie. Trafili Josh Bostic, Bartłomiej Wołoszyn i James Florence. Ogółem w pierwszej kwarcie gdynianie przymierzyli aż 6 razy z dystansu i po pierwszych 10 minutach prowadzili 24-21. Wspomniany Bostic tak mocno celebrował udaną akcję, podburzając kibiców, że otrzymał w pierwszej kwarcie przewinienie techniczne. Włocławianie rozpoczęli więc drugą kwartę od celnego rzutu wolnego, ale goście nadal kontynuowali trafianie z daleka. Swoje punkty dorzucali Davidas Durkes czy Krzysztof Szubarga i Arka wygrywała 32-29. Wówczas jednak sprawy w swoje ręce wzięli rezerwowi Anvilu, a konkretnie Jarosław Zyskowski i Aaron Brossard. Obaj łącznie rzucili 9 oczek i Anvil wyszedł na prowadzenie 41-32. Po chwili pięknym wsadem popisał się Iwan Almeida i do przerwy było 45-36 dla Włocławian. Grając bez Roberta Apszoła, który w pierwszej kwarcie doznał kontuzji, goście musieli liczyć tego dnia na swój najważniejszy duet – Florence Bostic. I rzeczywiście obaj gracze wzięli sprawy w swoje ręce w trzeciej kwarcie. Pomimo tego, że Anvil wygrywał już 51-41, wystarczyła chwila nieuwagi, by zrobiło się tylko 54-53 dla gospodarzy. Zimną krew zachował jednak wówczas Brossard, który trafił za trzy, a po chwili punkty Lichodieja i Szymona Szewczyka dały prowadzenie 65-57 po trzeciej kwarcie. Włocławianie kontrolowali przebieg meczu, ale rywale nieustannie deptali im po piętach. Na trafienie Brossarda czy Zyskowskiego odpowiadali standardowo Florence i Bostic, a także Markus Giniard. Po trójce Amerykanina było tylko 82-79 dla gospodarzy, lecz wówczas miejsce miała akcja, w której Anvilowcy pokazali, że naprawdę walczą niczym Rottweilery. Po niecelnym rzucie Almeidy do piłki rzuciła się szóstka graczy. Gdy piłka wypadła poza parkiet, Kamil Łączyński leżąc instynktownie podbił ją dwa razy w górę. Almeida rzucił się po nią za linię końcową i podał do Zyskowskiego. Po chwili Zyziu trafił spod kosza, a hala mistrzów wybuchła w ekstazie. Anvil wygrał 87-79 i w serii jest już tylko 1-2.